zorganizowaliśmy konferencję Nowe standardy leczenia w psychiatrii, bo w dialogu dbamy o to, żeby być na bieżąco z najnowszą wiedzą medyczną. Jeśli ukazują się jakieś nowe wytyczne, metaanalizy czy doniesienia z badań naukowych w psychiatrii, staramy się je jak najszybciej rozpowszechniać. W odniesieniu do leczenia schizofrenii standardy zwracają uwagę na kilka elementów. Pierwszym elementem to jest zmiana leczenia, jak przeprowadzać zmianę i kiedy. Drugim elementem to jest potencjalizacja leczenia, czyli co zrobić, żeby leczenie było bardziej skuteczne. I wreszcie trzecim elementem to jest postępowanie w tak zwanej postaci lekoopornej. Mamy do dyspozycji coraz to nowe leki przeciwdepresyjne o lepszym profilu tolerancji. Wiemy więcej o leczeniu pacjentów trudnych, leczeniu pacjentów ze współchorobowością. Z mojego wykładu chciałbym, aby zapamiętali Państwo, że narastające problemy ze snem w krajach rozwiniętych wynikają nie tylko z przyczyn medycznych, ale przede wszystkim ze stylu życia. Są jednak takie zaburzenia snu, w których nie powinniśmy obawiać się zastosowania leków. Należą do nich hipersomnie pochodzenia ośrodkowego, na przykład narkolepsja i zespół niespokojnych nóg. Jeżeli chodzi o leczenie uzależnienia od alkoholu, to trzeba pamiętać o tym, że farmakoterapia obejmuje leki o umiarkowanej skuteczności, spośród których chyba naltrekson jest najbardziej skutecznym i ma największe zastosowanie, ale także są leki, które możemy stosować off-label spośród tych niezarejestrowanych, na przykład baklofen. Problemem szczególnie takim trudnym w dzisiejszych czasach są osoby cierpiące z powodu zaburzeń stresu pourazowego. Chciałbym, żebyście zapamiętali, wynieśli Państwo z dzisiejszych narad, obrad dwie podstawowe informacje. Po pierwsze, zawsze przed rozpoczęciem leczenia albo jednocześnie z rozpoczęciem leczenia u seniora bardzo dokładnie zbadajmy go, ocenimy stan somatyczny i wykluczmy potencjalne somatyczne przyczyny problemów psychiatrycznych. Przy wyborze leku kierujmy się bezpieczeństwem stosowanych leków i w drugim rzędzie obrazem klinicznym, który obserwujemy u naszego starszego pacjenta. Leczenie dzieci i młodzieży jest podobne do leczenia dorosłych, ale właśnie są różnice, które bywają istotne i te różnice dotyczą wzięcia pod uwagę rozwoju i sytuacji szkolnej, sytuacji rodzinnej, sytuacji rówieśniczej pacjenta, wnikliwe przeprowadzanie diagnozy różnicowej ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń neurorozwojowych, które właśnie w wieku młodzieńczym mogą być jeszcze nierozpoznane. Ze względu na egosyntoniczny charakter zaburzeń odżywiania stanowią one grupę diagnostyczną najtrudniejszą do leczenia, jeśli chodzi o zaburzenia natury psychicznej. Duże też nadzieje wiążemy z decyklaseryną, jeśli chodzi o farmakoterapię, donosową aplikacją oksytocyny, jak i z dronabinolem. Jeśli chodzi o profilaktykę nawrotów chorób afektywnych, wydaje się, w większym stopniu należy uwzględnić zastosowanie soli litu jako monoterapii czy w skojarzeniu, ze względu na to, że długotrwałe stosowanie litu ma również efekt przeciwsamobójczy, przeciwdepresyjny i przeciwotępienny. Psychiatria zmienia się cały czas. Jeszcze 20 lat temu nie diagnozowaliśmy u pacjentów dorosłych ADHD czy ASD. Teraz wiemy coraz więcej i dbamy o to, żeby dzielić się tą wiedzą z psychiatrami w całej Polsce.